Koronawirus stał się największym zagrożeniem dla globalnej gospodarki i niestety najprawdopodobniej będzie miał także negatywny wpływ na gospodarkę polską. Jak na razie widzimy największy wpływ, jeżeli chodzi o wpływ na gospodarkę chińską. Co prawda Polska nie jest istotnym eksporterem produktów na rynek chiński. Chiny to są zaledwie na 20. miejscu wśród głównych odbiorców naszego eksportu z udziałem 1%. Natomiast większe uzależnienie widzimy tutaj ze strony importu. Polskie firmy, wiele polskich firm importuje dobra pośrednie do dalszej produkcji właśnie z Chin. Głównie uzależniona jest tutaj branża IT oraz komputery. Branża IT, komputery oraz elektronika. Ten udział importu z Chin wynosi 40%. Dodatkowo dalej na kolejnym miejscu mamy branżę tekstylną odzieżową z udziałem 37%. Również surowce niemetaliczne 20% oraz maszyny i urządzenia z udziałem 14%. To są te branże, które najbardziej uzależnione są od importu komponentów z Chin, które są wykorzystywane w dalszej produkcji przeznaczonej na rynek krajowy bądź na eksport z Polski. I właśnie w obecnej chwili największe zagrożenie widzimy w przerwanych łańcuchach dostaw w przypadku tych branż. Dodatkowo, jeżeli będziemy mieli do czynienia z kolejnymi ogniskami koronawirusa, które już są widoczne w Europie Zachodniej, zwłaszcza we Włoszech, to może przyczynić się do spadku eksportu z Polski. Włochy są na 5. miejscu wśród głównych odbiorców polskiego eksportu. Sytuacja we Włoszech, która jest jedną z większych gospodarek w strefie euro, może zagrozić całemu Eurolandowi. Tutaj także możemy zobaczyć negatywne efekty w postaci niższego popytu ze strony gospodarki niemieckiej. W związku z tym, jeżeli rzeczywiście te negatywne scenariusze się zrealizują, wzrost PKB Polski może znacznie się obniżyć. Przypomnę, że w 2018 roku wzrost PKB Polski sięgnął 5,1% i było to bardzo dobre tempo. W 2019 roku już obniżył się do 4,1%, gdzie mieliśmy pierwsze symptomy spowolnienia. Wydawało się jeszcze, że w 2020 roku rzeczywiście to spowolnienie będzie następowało, natomiast ono nie będzie takie głębokie, ale zakładając, że wpływ COVID-19 na gospodarkę może jednak być całkiem spory, nie należy oczekiwać, że wzrost gospodarczy w Polsce przekroczy 3%.